Dzisiaj przed godziną 6 w Radomsku przy ulicy Kościuszki doszło do potrącenia pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki Opel 42-latek, mieszkaniec powiatu Szańskiego, Jadąc ulicą Kościuszki w kierunku ulicy Narutowicza, Najechał na pieszego, znajdującego się na przejściu dla pieszych. Pieszym okazał się 54-latek, mieszkaniec naszego miasta. 42-letni kierowca był trzeźwy. Pieszy został przetransportowany do szpitala powiatowego w Radomsku. Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi niestety na przejściach dla pieszych. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów.